Siemanko, mam publiczne pytanie do Jerzego Owsiaka, dzieciaka resortowego. Jurek, powiedz mi i swojej, mojej publiczności, ile dla równego rachunku, ile ze stówki, jakbym wrzucił stówkę do puszki, to ile z tej stówki idzie na ten cel, a ile idzie do twojej fundacji, do twojego portfela, co? Ile zostanie z tej stówki wrzuconej? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie, czy żeby wrzucić do twojej puszki, to muszę wykazać się wcześniej paszportem szczepionkowym, paszportem Polsatu i muszę wykazać, że przyjąłem odpowiednią ilość dawek terapii genowej, za którą nie odpowiada nawet sam producent? Jeszcze niedawno organizowałeś wydarzenie, koncert, czy tam festiwal, Poland Rock Festival, na który wpuszczałeś praktycznie wyłącznie, z małym wyjątkiem, ludzi, którzy przyjęli dziabę, za którą nikt nie ponosi odpowiedzialności. Tam wykazywałeś się taką usłużnością dla systemu, że będziesz pilnował porządku publicznego i wpuszczał tylko zapreparatowanych. Więc ja się pytam, czy teraz, żeby wrzucić do puszki, przyjmujesz od wszystkich? Czy tylko od tych, którzy się zadziobali? A jeszcze jedna sprawa. Czy przy następnej okazji tak zwanej pandemii, bo już Tedros, czyli główny dyktator WHO, zbrodniarz etiopski opłacany przez Billa Gatesa, szczepionkowego filantropa, ogłasza, że będą kolejne pandemie, czy jak będzie kolejna zabawa w Zwida 19, to już będzie inna nazwa, w każdym razie jak będzie kolejna okazja do tego, żeby segregować ludzi na lepszych i gorszych, będziesz segregował? Siema!